Witam, witam, z tej strony Słoma. Dzisiaj, jak widzicie, jest mgła potężna. Dlatego postanowiłem wybrać się na poszukiwanie mojego odwiecznego wroga, jakim jest Herobrine. Bo właśnie są idealne do tego warunki. Idę właśnie do lasu. Nie trzeba się z nim rozprawić. Pewnie sobie myślicie, jak ja tak idę bez broni, ale właśnie posiadam broń. Założyłem od razu, że jeśli on będzie mnie bił z łapki, to korzystając z tego właśnie noża, mam szansę go zabić. Dlatego wyruszamy na tą wyprawę, która musi być oczywiście nagrana. Miejmy nadzieję, że go znajdziemy. Tutaj właśnie z góry wyłania się wielka hala produkcyjna, ale to nie jest nasz cel podróży. Zmierzamy do lasu, którego nie widać. Tutaj już widać efekty działania Herobrine i moglibyśmy iść tutaj, ale właśnie to było, bo trzeba zajść go od tyłu, dlatego idziemy tutaj. Dobra, po małym cięciu idziemy dalej. Niestety Herobrine próbował uszkodzić moją kamerę, ale mu się nie udało. Dlatego nagrywamy dalej. Tam jest. Ukrywa się daleko. Trzeba trochę uwagi. Bo to jest dość groźna istota. Chociaż mniej groźna niż się niektórym wydaje. Ponieważ wykorzystuje element zaskoczenia. A jeśli ktoś mu się nie podda, to wtedy nic mu się nie stanie. Znaczy stanie, ale łatwiej będzie się obronić. Właśnie tutaj właśnie wyłania się wielki las Herobrine. Jak na razie nic się nie dzieje. O nie! Nie, to Herobrine. Uciekamy. O nie. Troszeczkę mnie sparaliżował, ale już się ocknąłem. Idziemy dalej, wchodzimy do lasu. Tutaj trzeba już być naprawdę uważny. Przez chwilę powinno być bezpiecznie, ale zbliżamy się coraz bliżej do miejsca, w którym może najprawdopodobniej wystąpić. A wiem, gdzie on się kryje.
trzeba tam dojść. Kurde, teraz się Beskidu cykam. Herobrine'a. Ale nie można tak się pochłonąć przez strach. Trzeba stawić czoło. Brian cały czas obserwuje. Zbliżamy się powoli do miejsca, w którym najczęściej zdarzają się ataki Herobrine'a. Tam jest. Nie żyje. Tą wyprawę możemy zdecydowanie nazwać jako zwycięstwo. Mi tam się podobało. Herobrine nie żyje. W takim razie można wracać. Tutaj widzimy gówno. Ono również zostało produkowane przez Herobrine'a. Powoli zbliżamy się do końca lasu i będziemy mogli wyjść w miejscu, w którym widzieliśmy jego działalność wcześniej. Ta torebka również została pozostawiona z Herobrine'a, co jest dowodem na to, że Herobrine bardzo szkodził środowisku i właśnie przyczyniłem się dla dobra społeczeństwa. Dlatego jeśli wytrwaliście do tego momentu, proszę napisać w komentarzu: dziękuję za zabicie Herobrine'a. Ja zakończę odcinek w miejscu, w którym widzieliśmy właśnie najbardziej no taką zauważalną obecność Herobrine'a. Kończymy odcinek w miejscu, w którym było widać
wcześniej aktywność Herobrine'a, widzieliśmy ten oto powalony słup. Dziękuję bardzo za oglądanie i tego.